Cześć! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałam dla Was eksperyment, jak zrobić lampę lawę, ale tak samemu w domu. No i tak naprawdę potrzebujemy bardzo niewielu składników, które znajdziecie u siebie w domu na pewno. Jest to woda z kranu, taka zwyczajna woda z kranu, olej, jakieś tabletki musujące, mogą być jakiekolwiek, to może być witamina C, to może być magnez, witamina D w takich tabletkach musujących, aspiryna, coś prawdopodobnie znajdziecie, a jeśli nie wy znajdziecie, to może właśnie rodzice, zapytajcie, mam nadzieję, że coś będzie. Jeśli nie znajdziecie czegoś w domu, no to można to dostać w każdym sklepie spożywczym. I takim dodatkowym, fajnym uatrakcyjnieniem naszej lampy będą barwniki spożywcze. Więc fajnie, żebyście takie mieli. Oczywiście jest on opcjonalny, ale da nam dużo fajniejszy efekt. No i tak, możemy więc zaczynać. Zaczynamy od odkręcenia naszego słoika. Chociaż nie musi to być słoik jakiegokolwiek przezroczystego naczynia. Bierzemy olej i napełniamy do 1/3 wysokości. Tak, dotąd mniej więcej. Więc nalewam. Super. I mam teraz czas na tabletki musujące. Wrzucam dwie tabletki. Myślę, że dwie wystarczą w zupełności do oleju. I teraz czas na wodę. Ja już mam wymieszaną wodę z barwnikiem, ale Wy jeszcze nie macie, więc w związku z tym nalejcie wody do jakiejś butelki albo po prostu do kubeczka i wymieszajcie razem z barwnikiem. Barwnika wystarczy zazwyczaj kropelka albo dwie, ale dodajcie go wedle uznania, tak żeby kolorek Wam się podobał. No i co? Ostatnie to tak naprawdę już. A więc nalanie naszej wody kolorowej, w moim wypadku z niebieskim barwnikiem, do oleju. Do naszego pojemnika. Tak jest. I teraz, ponieważ woda jest cięższa od oleju, opada na dno. Jak widzicie, olej jest na górze, nie mieszają się, ale powstają bąbelki. To za sprawą naszych musujących tabletek. One wypychają wodę na wierzch, przez co ta woda wypływa, ale ponieważ jest ciężka, to upada. I wszystko się zapętla. Słuchajcie, zobaczcie. Mamy fantastyczną lampę. Możecie tutaj podłożyć latarkę dla uatrakcyjnienia efektu. Pożyczyć taką od rodziców, albo może znajdziecie gdzieś w domu. Słuchajcie, na żywo wygląda to nawet fajniej. No i mam nadzieję, że sami spróbujecie taką lampę zrobić i troszkę się pobawić. Także tak, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał i że sami sobie taką lampę zrobicie i dowiecie się czegoś nowego. Dobra, do zobaczenia. Cześć!